dwa. Ojciec Fidelis Maciołek Bernard. I Michał Maliszewski. W tej chwili mniej więcej półmilionowy tłum oczekuje na papieża, który wyruszył już z klasztoru Bernardynów w Dukli i podąża Papa Mobile w stronę lotniska w Krośnie. W Krośnie miało być wszystko naj. Chyba jedna rzecz tylko się nie powiodła. Nie ma tu większych tłumów niż na krakowskich Błoniach, ale przecież nie o to chodzi. Przez mniej więcej już 15 godzin młodzież zgromadzona tutaj na lotnisku przygotowuje się do przybycia Ojca Świętego. Widzimy te nieprzebrane tłumy. Natomiast rzeczywiście to, co się udało być naj, to przede wszystkim największy ołtarz. Króluje nad nim biały krzyż w kształcie przypominającym nieco szyb naftowy, specjalność tego regionu, wydobycie ropy naftowej, o wysokości 37,5 metra. Ołtarz ten ma 46 metrów długości i 32 metry szerokości. Ojciec Święty będzie celebrował mszę świętą mniej więcej na poziomie trzeciego piętra, dlatego wjedzie na nie windą, która następnie, jeśli Państwo chcą to wiedzieć, zostanie zamontowana w urzędzie miejskim. Natomiast krzyż ma stanąć w centralnym miejscu miasta, tuż obok pomników pamiętniających rocznice narodowe. Jeżeli zaś chodzi o wszystko, co naj w Krośnie, to mszę świętą z Ojcem Świętym koncelebrować będzie ponad 1000 kapłanów, śpiew, którym dyrygują księża diecezjalni, mieści około 5000 chórzystów z holi oraz orkiestry. Tak więc udało się również w Krośnie to, że największy jest chór. Tak, ale warto by chyba wspomnieć i o tym, że pobytowi Ojca Świętego na Podkarpaciu towarzyszy hasło Świętość owocem wiary. I chyba wszystkich gromadzi tutaj postać błogosławionego jeszcze Jana z Dukli. Więc właśnie, proszę Państwa, Jan Paweł II podczas swojego pobytu w Polsce beatyfikował już dwie osoby, matkę Bernardynę Marię Jabłonowską i matkę Marię Karłowską. Odbyło się to w Zakopanem. Dokonał też w Krakowie kanonizacji błogosławionej królowej Jadwigi. Tu odbędzie się kolejna kanonizacja. Trzeba pamiętać, że Ojciec Święty wprawdzie przyzwyczaił nas do tego, że dokonuje tak uroczystych aktów gdzieś poza Rzymem, ale po pierwsze, na ogół odbywają się one w scenerii Placu Świętego Piotra w Rzymie. Po drugie, sam akt kanonizacji, czy też postanowienie o wyniesieniu na ołtarze uznania osoby zmarłej za świętą i przyznania jej publicznego kultu zastrzeżony jest dla papieży już od XII wieku. Także ta podniosła uroczystość właśnie z inicjatywy Jana Pawła II odbywa się tu, na lotnisku w Krośnie, a nie w scenerii Rzymu. Możemy powiedzieć, że kanonizacja błogosławionego Jana jest szczególnym darem Ojca Świętego dla archidiecezji przemyskiej, która istnieje już od ponad 600 lat, ale jest także szczególnym wyróżnieniem dla zakonnej prowincji ojców Bernardynów. W tej chwili właśnie zbliża się Papa Mobile. Tak nam się przynajmniej wydaje, ponieważ z naszego stanowiska widzimy po pierwsze ogromny entuzjazm tłumu, a po drugie widzimy już zbliżających się na charakterystycznych samochodach fotoreporterów. Również i my z niecierpliwością oczekujemy na wjazd Ojca Świętego, którego już w tej chwili widzimy na naszych ekranach. Zgodnie ze zwyczajem Ojciec Święty przejedzie wśród sektorów, tak żeby wszyscy, przynajmniej przez moment, mieli osobisty kontakt. Warto też chyba zaznaczyć, że wczoraj miało niecodzienne spotkanie Ojca Świętego w
zakonnikami w kościele w Dukli przy relikwiach błogosławionego Jana. Wprawdzie Ojciec Święty przybył nieco spóźniony, jednak atmosfera, która towarzyszyła temu spotkaniu, była wyjątkowa. Podobnie jak atmosfera tutaj na lotnisku. Proszę posłuchać. Jezus żyje! Jezus żyje! Jezus królem! 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 Dobry pasterz! Dobry! Dobry! Nie wiem, czy w swoistej licytacji kolejnych miejsc, w których spotykamy się z Ojcem Świętym, Krosno wygra, ale entuzjazm jest tu niebywały. Trzeba powiedzieć, że pielgrzymi archidiecezji przemyskiej dość długo czekali na pojawienie się Ojca Świętego, a trzeba powiedzieć, że jest to największe wydarzenie ponad 800-letniej historii tego niewielkiego Krosna. Krosna doczekało się, ponieważ papież poprzednio w 91 roku był w Rzeszowie i w Przemyślu, tak więc Krosno musiało istotnie chwilę poczekać. Z Państwa ogromny entuzjazm, machające chorągiewki. Naprawdę wspaniała atmosfera. Na szczęście pogoda również nam sprzyja. Warto chyba wspomnieć, że po zakończonej mszy świętej Ojciec Święty dokona konsekracji kościoła pod wezwaniem świętego Piotra i świętego Jana z Dukli, który będzie widzialnym pomnikiem obecności Ojca Świętego Jana Pawła II na Podkarpaciu. Tak, podobnie jak krzyż, o którym mówiliśmy, że stanie w centrum miasta, podobnie jak winda, która zapewne będzie miejscem zwiedzania i podobnie jak konstrukcja stalowa ołtarza, która ma być wykorzystana w jednym z budynków zbudowanych tu w Krośnie. Wszystko to będzie trwałym śladem, nie tylko tablice, nie tylko kamienie węgielne, ale także i takie materialne dowody obecności Ojca Świętego tu na ziemi krośnieńskiej. Podczas dzisiejszej mszy świętej, podczas której Ojciec Święty odgłosi świętym Jana z Dukli, pierwszego Bernardyna, będzie także miała miejsce koronacja cudownych wizerunków Matki Bożej z Haczowa, Jaślic i Wielkich Oczu. Już same te nazwy brzmią nieco egzotycznie w uszach mieszkańca centralnej Polski. Krosno to miejsce, czy też cały region, to miejsce, które województwo, które graniczy ze Słowacją i Ukrainą, a także ma bogate i wielorakie związki z Węgrami poprzez Euroregion Karpaty, ale przecież także przez kontakty religijne. Jeśli mówimy, że potrzeba wlać nowego ducha do Europy, to właśnie między innymi dzieje się to teraz poprzez kontakty Kościoła katolickiego z Kościołem grekokatolickim, z Kościołem prawosławnym. Zresztą idea świętości jest przecież nieobca również Kościołom wschodnim, choć inaczej realizowana. Warto też chyba zaznaczyć, że podczas dzisiejszej uroczystości przybyły bardzo licznie pielgrzymki, zarówno ze Słowacji, jak i z Ukrainy. Ale chyba największa grupa przybyła ze Lwowa. Jest to miejsce szczególnie związane z dzisiejszym świętym, z Janem z Dukli. To właśnie tam spędził większość swojego ziemskiego życia. Papież często odwołuje się do ludzkiej godności.
ludzka godność łączy się u niego z powołaniem do świętości. Stąd tak wiele podczas tego pontyfikatu beatyfikacji i kanonizacji. W jednej z adhortacji papieskich czytamy: wszyscy wierni z tytułu swej przynależności do Kościoła otrzymują powołanie do świętości. Ciesz się, Matko Polsko, Gaudę Mater Polonii. Może nie pierwszą, ale i nie ostatnią, by usłyszeć, jak brzmi chór złożony z 5000 osób. Wspominając o tym, że przybyła bardzo liczna grupa pielgrzymów z Ukrainy, może warto by wspomnieć, że właśnie na tym terenie odrodził się zakon franciszkański, zakon braci mniejszych, dzięki osobie ojca Martyniana Darzyckiego. Od 4 lat istnieje kustodia braci mniejszych w prowincji ojców Bernardynów właśnie na terenach byłego Związku Radzieckiego. Wydaje mi się, że to, że dzisiaj Ojciec Święty nocował w klasztorze Bernardynów w skromnej celi numer 7, oznacza również pewien hołd, jaki Ojciec Święty oddał idei życia monastycznego, a także idei obserwancji, czyli tego bardziej surowego postrzegania reguły zakonnej. Co ksiądz o tym sądzi? Ciągle miałem wrażenie podczas wczorajszej obecności Ojca Świętego, że jest to bardzo osobista wizyta. Ojciec Święty powiedział w ten sposób: bardzo chciałem tu przybyć, aby w ciszy klasztoru wsłuchać się w głos serca błogosławionego Jana i wspólnie z wami wgłębić się w tajemnicę jego życia i świętości. Właśnie, bo świętość owocem wiary to motto dzisiejszego spotkania, dzisiejszej mszy świętej kanonizacyjnej. Papa Mobile wytrwale zmierza wśród tłumu w stronę ołtarza, ale Ojciec Święty chce pozdrowić absolutnie wszystkich uczestników tej uroczystości. Wczoraj od godziny 21 na miejscu dzisiejszej celebry trwało czuwanie młodzieży z archidiecezji przemyskiej, w
które zakończyło się po północy. Był to czas szczególnego oczekiwania na następcę świętego Piotra, Jana Pawła. Przyznam, że dopiero wizyta papieża uświadomiła mi, że Krośnieńskie to nie tylko ogromne zagłębie roponośne, ale także zagłębie orkiestr dętych. Nie widziałem do tej pory tak ogromnej orkiestry, złożonej oczywiście z wielu orkiestr strażackich, górniczych i innych stowarzyszeń. Wśród nich są również żołnierze, podhalańczycy z grupy Straży Granicznej. To symbol naszych gorących serc, witających Ojca Świętego na Krośnieńskiej ziemi, naszej ojczyźnie, na którą ustępuje Duch Święty. Podczas dzisiejszej mszy świętej kanonizacyjnej w Krośnie będzie przewidziany udział dość licznej grupy duchownych, prawosławnych, grekokatolickich, którzy już zgromadzili się na ołtarzu celebryt. Chyba na szczególne wspomnienie zasługuje obecność arcybiskupa Jaworskiego z Lwowa, a to nie tylko ze względu na szczególny związek Lwowa z osobą świętego, już można tak powiedzieć, Jana z Dukli, ale także osobisty związek wówczas księdza Jaworskiego z procesem kanonizacyjnym Jana z Dukli. Jest on ostatnim żyjącym uczestnikiem ostatniej jego fazy z 1946 roku. Tak, ale chyba także należy wspomnieć w dniu dzisiejszym o wielkich zasługach księdza arcybiskupa Nowaka z Rzymu, sekretarza kongregacji do spraw świętych, który jako młody chłopiec pielgrzymował na pustelnię błogosławionego Jana i naprawdę głęboko jest związany z jego osobą. Dobry. Jak wspomniałem wcześniej, kanonizacja Jana z Dukli jest wyjątkowa nie tylko dla ziemi krośnieńskiej, dla Podkarpacia, dla archidiecezji przemyskiej, ale także dla Bernardynów żyjących w Polsce, którzy bardzo długo i w szczególny sposób przygotowali się do tego niezwykłego wydarzenia w swojej 500-letniej historii. To mój Pan, wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan, wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił. To mój i forte! Mówiąc o przygotowaniach do tego wielkiego wydarzenia, chciałbym wspomnieć, że od 22 października 1994 roku przez 9 miesięcy w każdą czwartą sobotę w Dukli odbywała się nowenna z udziałem mieszkańców Dukli, archidiecezji przemyskiej, ale także poszczególnych klasztorów ojców Bernardynów w Polsce, którzy pielgrzymowali do rodzinnego miasta, do sanktuarium w Dukli. Uroczystością tym zawsze przewodniczyli biskupi z Polski i z Ukrainy. Jednak bezpośrednim momentem przygotowania
była peregrynacja relikwii po kościołach franciszkańskich w całej Polsce. Rozpoczęła się ona 11 stycznia tego roku, a zakończyła 1 czerwca. Odwiedziła ponad 55 świątyń franciszkańskich w całej Polsce, a w ostatnich dniach przez 9 dni ojcowie bernardyni przygotowywali Duklę i cały dekanat do niezwykłego wydarzenia, jakim było wczorajsze spotkanie z Ojcem Świętym w Dukli oraz dzisiejsza kanonizacja. Jan z Dukli, podobnie jak królowa Jadwiga, dosyć długo czekał na swoją kanonizację, ale trzeba powiedzieć, że postać tego świętego jest istotnie niebanalna. Nie jest to bohater nudnych, pobożnych opowieści. Jest to człowiek, który miał ogromną odwagę. Między innymi trzeba było dużej odwagi, żeby zmienić po 25 latach zakon, wybrać surowszą regułę, a jednocześnie trzeba było ogromnej odwagi, by jako spowiednik w tamtych czasach, w XV wieku, nie odmawiać swej posługi schizmatykom, to znaczy prawosławnym, nie odmawiać jej ludziom z kościoła ormiańskiego. Był więc Jan z Dukli takim średniowiecznym prekursorem ekumenii. Także musimy tu z pokorą podejść do tego świętego, jeśli wydaje się nam, że na przykład ekumenizm jest wynalazkiem XX wieku, trzeba sięgnąć do życiorysu takiego jak życiorys Jana z Dukli. Zaraz po śmierci błogosławionego Jana rozeszła się po Lwowie wieść, że umarł święty. Ojciec Święty ubiera się teraz w zakrystii. My w oczekiwaniu na rozpoczęcie mszy świętej wejdźmy w ducha liturgicznego. Jak Państwo słyszeli, papież przygotowuje się już do liturgii, a my powróćmy jeszcze na chwilę do postaci świętego. Urodził się w 1414 roku, a więc w roku, w którym odbyła się tragiczna dla zachodniego rycerstwa bitwa pod Azincourt. Wtedy to w sposób prawie że fizyczny upadł mit rycerskości, a Europa podążyła ku humanizmowi. Był więc świadkiem, ale i też bohaterem swojej epoki, ponieważ właśnie był czymś w rodzaju rycerza, rycerza religii, rycerza Najświętszego Sakramentu, który z tym Najświętszym Sakramentem bronił przed Tatarami Lwowa, a następnie ukazał się w 1649 roku na wałach Lwowa, by bronić go przed Bohdanem Chmielnickim i Tuchajbejem. Ale był też głębokim humanistą, co wykazał jako znakomity kaznodzieja i spowiednik. Możemy powiedzieć, że życie świętego Jana było ciągłym poszukiwaniem. W młodości najpierw życie pustelnicze, w okolicach rodzinnej Dukli na Cergowej, na górze Zaśpic, gdzie do dziś są miejsca kultu związane z jego osobą. Potem 25-letni pobyt u franciszkanów konwentualnych, aż wreszcie 21 lat u bernardynów. Każdy z tych okresów był zupełnie inny w życiu błogosławionego Jana. U franciszkanów konwentualnych pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Był kustoszem kustodii ruskiej, kilkakrotnie gwardianem we Lwowie oraz w Krośnie. W momencie przejścia do bernardynów jakby zrezygnował z godności i pełnił cichą posługę spowiednika i kaznodziei. Kaznodziei dla patrycjatu niemieckiego, który bardzo licznie gromadził się we Lwowie. No to jeszcze jeden z przykładów właśnie na tą międzynarodowość europejską,
europejskość i ekumenizm tego świętego, któremu historia jakby nieco przeszkadzała w tym, by został prędko kanonizowany. Pierwszy raz proces ten kanonizacyjny przerwały rozbiory, drugi raz wybuch II wojny światowej. Którzy już doszli do chwały nieba, jak i tych, którzy jeszcze pielgrzymują. Arcybiskup metropolita Przemyski, który bardzo często w ostatnim czasie bywał w Dukli podczas spotkania w Nowennie w marcu, powiedział, że tak długie oczekiwanie na kanonizację świętego Jana jest powodem dla nas do lepszego przygotowania się oraz przeżycia tego, co nastąpi już dosłownie za chwilę. Kościół pielgrzymujący jest dziś widoczny w swojej głowie i zastępcy Chrystusa na ziemi, Ojcu Świętym Janie Pawle II, w obecności biskupów z różnych zakątków świata, kapłanów oraz w zgromadzonym ludzie Bożym, stanowiącym powszechne i święte kapłaństwo Chrystusa. Od momentu rozpoczęcia śpiewu na wejście, aż do zakończenia mszy świętej, Chrystus stanie się wśród nas i w nas rzeczywiście obecny jako nasz jedyny pośrednik u Ojca w mocy Ducha Świętego. To On jest dziś gospodarzem tej wyjątkowej uroczystości. On będzie obecny w ofierze eucharystycznej, a w szczególny sposób pod postaciami chleba i wina, będzie obecny w swoim Słowie, w osobie Ojca Świętego i wszystkich koncelebrujących oraz w każdym z nas tutaj zgromadzonych, gdyż obiecał, że gdy dwaj albo trzej trwają razem na modlitwie, tam Chrystus jest razem z nimi. Pozwólmy dać się napełnić tą obecnością i włączmy się całym sercem i całą duszą. Przypomnijmy może, że jest to ostatnia wielka liturgia publiczna Jana Pawła II podczas tej pielgrzymki do Polski i że wśród tych liturgii wyróżnia się ta może najmniej publiczna, bardzo kameralna. Wczoraj w krypcie świętego Leonarda na Wawelu, gdzie papież w obecności 40 swoich najbliższych znajomych oraz w obecności dwóch kardynałów, kardynała Angelo Sodano, sekretarza stanu w Watykanie oraz metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego, odprawił mszę w miejscu, gdzie po raz pierwszy sprawował najświętszą ofiarę jako kapłan. Myślę, że ta msza miała ogromne znaczenie tak dla osoby Ojca Świętego, jak i dla nas, choć oczywiście te wielkie msze święte, w których wzięło udział prawdopodobnie już więcej niż 6 milionów wiernych, są tym, na co zawsze oczekujemy, a co ktoś kiedyś nazwał ogromnym narodowym ładowaniem akumulatorów. Wracając do wczorajszego spotkania, wieczorem Ojciec Święty, gdy przybył pod klasztor ojców Bernardynów, wspomniał swoje pierwsze wędrówki w Bieszczady, wspomniał o swoim pielgrzymowaniu po ziemi podkarpackiej, pozdrowił stróżów tego miejsca, ojców Bernardynów, a na zakończenie zachęcił wszystkich, aby przybywali i odwiedzali to miejsce. Powiedział, że ono jest wielkim skarbem waszej ziemi, bo tu przemawia Duch Pana do ludzkich serc za pośrednictwem waszego świętego rodaka.
pieśni Chrystus Wodzem rozpoczyna obrzędy wstępne liturgii mszy świętej kanonizacyjnej. Powoli zbliża się już do ołtarza. Wszyscy oczekują na spotkanie z Ojcem Świętym, który windą umieszczoną z tyłu ołtarza wjedzie na ołtarz. Zgromadzeni są już biskupi i wszyscy kapłani, którzy będą koncelebrować mszę świętą. Thank you.
wszyscy w skupieniu oczekujemy na pojawienie się Ojca Świętego. Dobry.
Jezus! Jezus! Kolejny najgroźniej, najdłuższe i chyba najbardziej entuzjastyczne powitanie Ojca Świętego. Niech się inne miasta nie obrażą. Wydaje się, że to, co teraz się dzieje na lotnisku w Krośnie, należy pozostawić bez komentarza. Ojciec Święty przez dłuższy czas, wychodząc przed ołtarz, pozdrawia zgromadzony lud wierny tutaj na lotnisku w Krośnie. Jezus Panem! Jezus Panem! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Słowa powitania Ojca Świętego skieruje teraz metropolita przemyski, ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Całym sercem witam waszą świątobliwość w archidiecezji przemyskiej na krośnieńskiej ziemi. Ojcze Święty, witamy Cię jako nauczyciela wiary odważnej i żywej, ufnej w Bożą pomoc i miłosierdzie, mocnej nadzieją oczekiwania eschatologicznego, a nie rachunków ludzkich. Witamy Cię jako najwyższego pasterza, któremu Chrystus zaufał jak nikomu z ludzi i powierzył swój Kościół. Witamy Cię jako Syna polskiej ziemi, historii i polskich nadziei, który służy rozeznaniu prawdy i chroni nas swą modlitwą przed zwątpieniem. Wracasz tu oczekiwany do miejsc znajomych i ludzi bliskich. To spotkanie jest jednak inne niż wszędzie, bo tu przyszli pozdrowić Cię nie tylko wierni ludzie Podkarpacia, kochający Cię pielgrzymi i goście, ale także góry i lasy, strumyki i rzeki, które były Ci wierne przez tyle lat. Połoniny, które uschną bez miłości ludzi, zostaną martwe. W Ustrzykach Górnych, aby uczynić możliwym Twój przyjazd, mała grupa tamtejszych mieszkańców przeniosła górę.
Dziękujemy Ci, że nie zawodzisz miłości. I przywiązania ludzi i gór, które dowiedzą się dziś raz jeszcze o Twojej miłości pięknej i czystej, jak te strumienie, wiernej i mocnej, jak ten powiew wiatru, który od Dukli oczyszcza powietrze aż po Przemyśl, Rzeszów, a może nabierze mocy, aby oczyścić je dalej. Spotkanie nasze staje się okazją, aby Ci podziękować za ofiarną miłość Chrystusa i Kościoła, która sprawia, że otwierają się serca, że idą za Tobą ludzie. Dziękujemy Ci za to, że możemy żyć w Kościele, który jest znakiem sprzeciwu, tak jak Chrystus, ale i zadziwienia. W Kościele miłości do świata, do słabych, prześladowanych i bezdomnych. W Kościele, który promuje dialog i ekumenizm i płaci zań cenę niezrozumienia, niekiedy nawet u własnych swoich synów. W Kościele, który odważnie broni życia poczętego, bo Ty przez lata nauczyłeś swój Kościół nowej odwagi wiary i uczysz nas konsekwentnej odwagi w walce o Boże przykazania. O dobro, prawdę i wolność zagrożono wśród ludzi i narodów. Kościół staje się dziś coraz piękniejszy. I jakże nie dziękować za taki Kościół, który ukazujesz światu, Kościół ofiarnych ludzi i oddanych kapłanów. Popatrz dziś na nich z miłością, bo warci są uznania. Będą musieli jeszcze znieść niejedno, ale Chrystusa i Kościoła nie zawiodą. Dziękujemy Ci szczególnie... Dziękujemy Ci szczególnie serdecznie za decyzję kanonizacji świętego Jana tu w Krośnie, na ziemi jego urodzenia, tu gdzie był gwardianem klasztoru. Odczuwamy to jako szczególne wyróżnienie. Spotkanie, które rozpoczynamy, jest ostatnim modlitewnym akordem, którym wspólnie uwielbimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Dzięki posłudze radia i telewizji zjednoczy się z nami cała Polska. Duch Święty sprawi, że będzie to modlitwa całego Kościoła. Pozwól, Ojcze Święty, że podziękujemy Ci raz jeszcze za lekcję konsekwencji i odwagi w nauczaniu daną w te ostatnie dni, a szczególnie za słowa bądźcie solidarni z życiem, brońcie dalej życia. I za przestrogę, którą sam wyznałeś którą, jak sam wyznałeś, niełatwo Ci było powiedzieć, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przeszłości. A jednak powiedziałeś te mocne słowa, bo pragniesz dla naszego rodu... Bo pragniesz dla naszego narodu przyszłości, wspaniałej przyszłości. Dziękujemy. Dziękujemy za pocałunek, który złożyłeś na czole każdego, zwłaszcza niechcianego dziecka. Ojczyzna nasza to wielobarwny dywan budzący się wiosennej nadziei na żniwa i owocowbranie. Kościół musi pilnować, aby nie odcięto korzeni. Reszty dokona cudowna dynamika życia. Sam widzisz, że Polska potrzebowała tej Twojej obecności. Mamy swoje słabości i nałogi i dlatego szczerze za chwilę przeprosimy Boga i bliźnich, ale Polacy to naród godny i jak tyle narodów Kościoła tęskni za bliskością Chrystusa i krzyża się nie wyrzeknie. Żywotnością naszego narodu jest jego intuicja wiary. Ona nas nie zawiedzie także w nadchodzącym trzecim tysiącleciu. Nas, pasterzy, czeka teraz fascynujące zadanie i dalej bronić Bożego prawa, jak Ty go bronisz,
i wypełniać prorocki urząd posługiwania, wskazywania narodowi Bożych dróg, zachowując przy tym jedność z Chrystusem i braćmi. Pomódl się, Ojcze Święty, za nas, abyśmy potrafili zrealizować te zadania. Proszę i was, czcigodni bracia w posłudze i urzędzie, i was, bracia i siostry, abyście wsparli nas swoją modlitwą, abyśmy tu, na tej przemyskiej ziemi, potrafili dorastać do słusznych oczekiwań naszego ludu i Kościoła, do zadań, które stawia przed nami nasz Pan Jezus Chrystus. Witam serdecznie i szczerze wszystkich gości i pielgrzymów przybywających z Ojcem Świętym, a także tych, którzy przyszli na to spotkanie, aby przyjąć dar słowa skierowanego do nas, aby przyjąć świętego Jana, nowego świętego Kościoła, dowiedzieć się o przywiązaniu do Chrystusa, Kościoła i Matki Najświętszej naszego ludu, który prosi o ukoronowanie wizerunków Najświętszej Maryi Panny z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu. Witamy księdza prymasa i księdza kardynała metropolitę krakowskiego. Witamy serdecznie księży biskupów, a szczególnie arcybiskupa lwowskiego, skąd przecież przeniesiono relikwie świętego Jana, oraz arcybiskupa sekretarza kongregacji świętych pochodzącego z niedalekiego Żmigrodu. Witam biskupa prawosławnego z Sanoka oraz ojca generała i wszystkich drogich braci franciszkanów, a szczególnie ojca prowincjała i całą rodzinę reformatów bernardynów. Witamy pielgrzymów z Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Czech i Rumunii, a nawet wielu krajów spoza Europy. Witam parlamentarzystów, zwłaszcza tych, którzy bronią prawa do życia poczętego. Wszystkich całym sercem witamy, a czynię to razem z arcybiskupem przemysko-warszawskim obrządku grecko-katolickiego oraz biskupami przemyskiej metropolii, a więc Rzeszowa i Zamościa, a szczególnie z wielkim budowniczym kościołów, człowiekiem odważnych wizji, arcybiskupem seniorem Ignacym Tokarczukiem, pełnym życzliwości biskupem seniorem Bolesławem oraz zawsze gorliwym biskupem Stefanem. Krosno, a zwłaszcza jego samorząd i władze miejskie dają dziś świadectwo przywiązania do wiary i kultury Podkarpacia. Pomnikiem tego spotkania będzie kościół świętych Piotra i Jana, który wasza świątobliwość poświęci, oraz nowoczesny szpital wojewódzki, którego załoga, jak tyle innych szpitali w Polsce, zadeklarowała na piśmie, że nie będzie zabijać dziecka poczętego. Darów duchowych jest więcej niż widzialnych. Niech przyjmie je Pan, który zna serce każdego człowieka. Un sincero e cordiale benvenuto anche ai collaboratori di vostra santità, che rivolgo nelle mani dell'eminentissimo cardinale segretario di Stato, sua eminenza Angelo Sodano. Un grazie sincero per il lavoro svolto dalla Congregazione dei Santi, grazie anche per l'esempio della cultura di fede con la quale questa curia camminante svolge il suo compito non sempre facile. Ojcze Święty, popatrz, budzi się Polska, Polska nowa, rośnie nowy Kościół w Ojczyźnie i w świecie. Jest za co dziękować Bogu. Błogosławione oczy, które widzą, błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie, i uszy, które słyszą to, co wy słyszycie.
bracia i siostry, przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Wam, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Rozpoczyna się obecnie obrzęd kanonizacji błogosławionego Jana z Dukli. Kardynał prefekt kongregacji do spraw świętych wraz z adwokatem konsystorialnym i postulatorami podchodzi do Ojca Świętego i będzie prosił o kanonizację błogosławionego Jana z Dukli. Kardynałem, który będzie prosił, jest arcybiskup Alberto Bovone. Postulat Santa Mater Ecclesia per Santitatem Vestram Catalogo Santorum Adscribi et Tancom Sanctum ab omnibus Christi Fidelibus pronunciari Beatum Ioannem de Dukla. Postać błogosławionego Jana przedstawi arcybiskup Edward Nowak, sekretarz kongregacji i rodak. Błogosławiony Jan urodził się w Dukli w rodzinie mieszczańskiej około 1414 roku. Studiował w Dukli i w Krakowie. W okresie młodości przez jakiś czas przebywał na pustelni w pobliskich lasach pod górą Cergową. Za przykładem Chrystusa, który działalność publiczną rozpoczął od pobytu na pustyni, błogosławiony Jan oddalił się od codziennych zajęć. Przez modlitwę i samotność chciał wyrobić w sobie właściwe spojrzenie na sprawy tego świata oraz uwrażliwić się na sprawy Boże. Jako 20-letni młodzieniec wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych, gdzie pełnił różne odpowiedzialne funkcje. Był kaznodzieją i gwardianem w Krośnie oraz kustoszem kustodii ruskiej z siedzibą we Lwowie. Był zdolnym, głębokim i wrażliwym człowiekiem. W 1463 roku przeszedł Jan do obserwantów w tej gałęzi franciszkanów, których w Polsce nazywano Bernardydami, od klasztoru krakowskiego pod wezwaniem świętego Bernarda. Po krótkim pobycie w Poznaniu do końca życia przebywał w klasztorze we Lwowie. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i spowiednik. Z ogromną miłością
i cierpliwością sprawował sakrament pojednania. Nawet po utracie wzroku oraz chorując na bezwład nóg, z wielkim oddaniem spełniał posługę kapłańską. Znany był z ukochania modlitwy liturgicznej. Zmarł 29 września 1484 roku w Lwowie i od razu otoczyła go cześć wiernych. Szybko rozszerzył się jego kult i przeniknął do narodów sąsiednich. Pozostał on zawsze żywy, nigdy nie był przerwany, chociaż przechodził różne etapy. Za jego wstawiennictwem liczni wierni doznawali wielkich łask. Również i w naszych czasach odnotowuje się częste i poważne łaski. W roku 1733 papież Klemens XIII dokonał jego beatyfikacji przez zatwierdzenie kultu od niepamiętnych czasów. Spełniając liczne prośby, w tym Sejmu Rzeczypospolitej i króla Augusta III Sasa, ten sam papież w roku 1739 ogłosił go patronem korony i Litwy. Relikwie błogosławionego Jana były przechowywane we Lwowie, później w Rzeszowie. Obecnie znajdują się w kościele ojców Bernardynów w Dupli. Proces kanonizacyjny, zahamowany przez rozbiory, został wznowiony w roku 1948. Został zakończony w 1995. Podczas dzisiejszej uroczystości w Krośnie obecny jest postulator generalny zakonu braci mniejszych z Rzymu, ojciec Luca de Rosa. Bracia i siostry, zanieśmy naszą modlitwę do Boga, Ojca Wszechmogącego, przez Jezusa Chrystusa. Wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, aby Duch Święty oświecił nasze umysły, a światło Chrystusa zabłysło w Kościele, który ogłasza świętość jednego ze swoich synów. Klęknijmy.
Prosimy Cię, Panie, przyjmij łaskawie modlitwy Twojego ludu i racz oświecić nasze umysły światłem Twojego Ducha, aby to, co będziemy spełniać przez naszą posługę, podobało się Tobie, przyniosło pożytek Twojemu Kościołowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Powstańmy. Na chwałę świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła, a także naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych braci w biskupstwie, orzekamy i stwierdzamy, że błogosławiony Jan z Dukli jest święty i wpisujemy go do katalogu świętych, polecając, aby odbierał on cześć jako święty w całym Kościele. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
współbracia błogosławionego Jana z Dukli, a w zasadzie już świętego, podchodzą z relikwiami do Ojca Świętego. Malarza z Krakowa. Teraz układane są kwiaty i tam relikwiarz nowego świętego kościoła w Polsce pozostanie do zakończenia dzisiejszych uroczystości. Mamy tak obrazowo wyniesienie na ołtarze. Nowy święty w swoim wizerunku wyniesiony na ołtarz tu w Krośnie od dziś będzie czczony w całej Polsce i w całym Kościele powszechnym. Beatissime Padre, nomine Sancte Ecclesiae, enixas gratias ago de pronunciazione a santitate vestra facta, ac humiliter peto, ut eadam sanctitas vestra, super per acta canonizzazione, litteras apostolicas dignetur decernere. Tak zarządzam. Kardynał prefekt kongregacji, arcybiskup Alberto Bovone, ksiądz arcybiskup Edward Nowak, sekretarz tejże kongregacji oraz postulator generalny zakonu braci mniejszych, ojciec Luca de Rosa, podchodzą i dziękują Ojcu Świętemu za kanonizację świętego Jana z Dukli. Thank you.
Módlmy się. Boże, Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana z Dukli kaplana cnotami wielkiej pokory i cierpliwości. Spraw, abyśmy naśladując jego przykład otrzymali podobną nagrodę przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Duch Pana nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Oto słowo Boże. Będę na wieki sławił łaski Pana. Będę na wieki sławił łaski Pana. Będę na wieki śpiewał o łasce Pana. Moimi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
z moim wybranicem. Przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Utrwalę Twoje potomstwo na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. Będę na ziemi sławił łaski Pana. Z Nim moja wierność i łaska, a w moim imieniu moc Jego wywyższona. On będzie wołał do mnie, Tyś jest Ojcem moim, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Będę na ziemi sławił łaski Pana. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Ja zakłykaju Tebe przed Bohom i Chrystom Jezusom, jaki maje sudy Ty żywych i mertwych, na Jeho pojawu ta Jeho carstwo. Propowiduj słowo, napalochaj wczasno i newczasno, kartaj, pohrożuj, napominaj i z usieju terpeływistiu ta naukoju. Bo bude czas, koły ludy ne znesuć zdorowoj nauky, ale za swoimi pożadaniami zberuć nawkoło sebe wczyteliu, szczop upryjemniuwaty sobie słuch i wid prawdy widwernuć w ucho, a powernuć się do bajok. Tyż buď twerezym, u wsiomu znoś napasti, wykonuj pracę ewangelista, wykonuj Twoją służbę. Oto Słowo Boże. Liturgii, drugie czytanie zostało odczytane w języku ukraińskim.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Te słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa w Nazarecie u początku Jego publicznej działalności. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie wygłosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej.
owego dnia w synagodze Jezus ogłosił spełnienie tych słów. To Jego właśnie namaścił Duch Święty dla wypełnienia misji mesjańskiej. Te prorocze słowa można również odnieść do tych wszystkich, którzy są powołani i posłani przez Boga, aby kontynuować misję Chrystusa. Można te słowa też odnieść z pewnością do Jana z Duchli, którego dane mi jest dzisiaj zaliczyć w poczet świętych Kościoła. Dziękuję Bogu za to, że kanonizacja błogosławionego Jana z Duchli może mieć miejsce na jego rodzinnej ziemi, w imię jego, a zarazem chwała jego świętości. Związane są na zawsze z Duklą, starym, niewielkim miastem, położonym u stóp Cergowej oraz pasma Beskidu Średniego. Te góry i to miasto są mi dobrze znane z dawnych lat. Wędrowałem tędy wielokrotnie, albo w stronę Bieszczad, albo też w kierunku przeciwnym od Bieszczad, poprzez Beskid Niski aż do Krynicy. Mogą też poznać tutejszych ludzi, uprzejmych, gościnnych, chociaż czasem trochę zdziwionych gromadą młodzieży wędrującej z ciężkimi plecakami po górach. Cieszę się, że mogłem jeszcze tu powrócić. I właśnie tu, pod Cergową, ogłosić świętym Kościoła katolickiego waszego rodaka i ziomka. Jan z Duchli jest jednym z wielu świętych i błogosławionych, którzy wyrośli na ziemi polskiej w ciągu XIV i XV stulecia. Byli oni wszyscy związani z królewskim Krakowem. Przyciągał ich krakowski wydział teologiczny. Powstały za sprawą królowej Jadwigi przy końcu XIV wieku. Ożywiali miasto uniwersyteckie tchnieniem swojej młodości i swojej świętości, a stamtąd wędrowali na wschód. Przede wszystkim drogi ich wiodły do Lwowa, tak jak Jana z Dukli, którego większa część życia upłynęła w tym wielkim mieście i ośrodku złączonym z Polską bardzo bliskimi więzami, zwłaszcza od czasu Kazimierza Wielkiego. Jest święty Jan z Duchli patronem miasta Lwowa i całej lwowskiej ziemi. Poprzez swoją kanonizację będzie już na zawsze związany nie tylko
miastem, gdzie ta kanonizacja się odbywa, z Krosnem nad Wisłokiem, ale także z Przemyślem i z archidiecezją przemyską, której pasterza arcybiskupa Józefa Michalika witam serdecznie. Wraz z nim witam jego poprzednika, arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, którego imię wpisało się w sposób szczególny w dzieje współczesnego Kościoła w Polsce. Kościół w Polsce nie może mu zapomnieć jego wielkiej odwagi w okresie rządów komunistycznych, a przede wszystkim tej determinacji, jaką wykazał w zmaganiach się o wznoszenie potrzebnych Kościołowi w Polsce budowli sakralnych. Raduję się, że przy tej okazji dane mi jest raz jeszcze spotkać księdza arcybiskupa, z którym wiele mnie łączyło w okresie, kiedy byłem metropolitą krakowskim. Serdecznie pozdrawiam długoletniego biskupa pomocniczego, dzisiaj seniora, biskupa Bolesława, oraz obecnego biskupa pomocniczego metropolity przemyskiego, biskupa Stefana. Cieszę się z obecności metropolity Iwana Martyniaka i biskupów obrządku grecko-katolickiego. W szczególny sposób raduje się obecnością arcybiskupa Mariana Jaworskiego z Lwowa. Z Lwowa, w którym się urodził i wychował, a do którego powrócił jako pasterz odradzającego się kościoła. Do tego miasta słusznie nazywanego Semper Fidelis. Pozdrawiam wszystkich biskupów Metropolii Przemyskiej i Lwowskiej, a także obecnych licznie kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne i was, umiłowani bracia i siostry, mieszkańcy tej ziemi, która mnie tak wiele razy gościła i którą kocham całym sercem. Wszyscy radujemy się z obecności biskupów, władyków Kościoła Wschodniego, zarówno katolików, jak i prawosławnych. Razem z ich kapłanami, zakonami i wiernymi. Radujemy się wreszcie z obecności gości z zagranicy, których już na początku arcybiskup Przemyski pozdrowił.
Kiedy dziś dokonujemy kanonizacji Jana z Dukli, wypada nam spojrzeć na powołanie tego duchowego syna świętego Franciszka i na jego posłannictwo w szerszym kontekście dziejów. Oto Polska już 4 wieki wcześniej przyjęła chrześcijaństwo. Prawie 400 lat minęło od czasu, kiedy działał w Polsce święty Wojciech. Kolejne stulecia naznaczone były męczeństwem świętego Stanisława, dalszym postępem ewangelizacji i rozwojem Kościoła na naszych ziemiach. Było to związane w znacznej mierze z działalnością benedyktynów. Począwszy od XIII wieku, przybywają do Polski synowie świętego Franciszka z Asyżu. Ruch franciszkański znalazł na naszych ziemiach bardzo podatny grunt. Zaowocował też całym szeregiem świętych i błogosławionych, którzy czerpiąc ze wzoru biedaczyny z Asyżu, ożywiali polskie chrześcijaństwo duchem ubóstwa i braterskiej miłości. Z tradycją ewangelicznego ubóstwa i prostoty życia łączyli wiedzę i mądrość, co miało z kolei skutki w ich pracy duszpasterskiej. Można powiedzieć, iż dogłębnie przejęli się oni tymi słowami świętego Pawła, które słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu z listu do Tymoteusza. Apostoł pisze: zaklinam Cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo, głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą cierpliwością, ilekroć nauczę. Ta zdrowa nauka, która już w czasach świętego Pawła była nieodzowna, była też nieodzowna w tym okresie, kiedy żył i działał Jan z Dukli. I wówczas bowiem nie brakowało takich, którzy zdrowej nauki nie znosili, ale według własnych pożądań sami sobie mnożyli nauczycieli, odwracali się od słuchania prawdy, a zwracali, jak pisze apostoł, ku zmyślonym opowiadaniu. Tych samych trudności nie brakuje i teraz. Przyjmijmy więc słowa Pawłowe, jak gdyby wypowiedziane życiem świętego Jana z Dukli, wypowiedziane do nas wszystkich i do każdego, w szczególności do kapłanów i zakonników i zakonnic. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonuj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus, największy z was, niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto cały ewangeliczny program, który w swoim życiu urzeczywistniał święty Jan z Dukli.
Jest to program chrystocentryczny. Jezus Chrystus był dla niego jedynym nauczycielem. Naśladując bez reszty przykład swojego mistrza i pana, nade wszystko pragnął służyć. Oto Ewangelia mądrości, miłości, pokoju. Taką Ewangelię Jan urzeczywistniał całym swoim życiu. A dzisiaj to ewangeliczne życie Jana z Dukli doczekało się chwały ołtarzy. Na swojej rodzinnej ziemi zostaje ogłoszony świętym Kościoła Powszechnego. Jego kanonizacja znajduje się na drodze, którą cały Kościół podąża do kresu drugiego milenium od narodzenia Chrystusa. Wraz z wszystkimi, którzy Kościół w Polsce wprowadzają w tercio milenium, adwenienty, wraz ze świętym Wojciechem, ze świętym Stanisławem, ze świętą królową Jadwigą, staje również on, święty Jan z Dukli. A jego kanonizacja, jego świętość jest nowym bogactwem Kościoła na ojczystej ziemi, jest też chyba jakimś szczególnym dodatkiem do ślubów Jana Kazimierza, które kiedyś złożył on wobec Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej. Umiłowani bracia i siostry, w tym miejscu, z którego widać zielone łany zbóż, które wkrótce bielejąc zaczną zapraszać rolnika do znojnej pracy dla chleba. W tym miejscu pragnę przywołać słowa króla Jana Kazimierza, wypowiedziane w ów historyczny dzień ślubów. Wyrażały one wielką troskę o cały naród, pragnienie sprawiedliwości i wolę złagodzenia ciężarów, jakie przygniatały jego poddanych, zwłaszcza ludzi pracujących na roli. Pragnę dzisiaj, podczas kanonizacji Jana z Dukli, syna tej ziemi, oddać hołd pracy rolnika. Pochylam się ze czcią nad tą bieszczadzką ziemią, która doznała w historii wielu cierpień wśród wojen i konfliktów, a dzisiaj jest doświadczana trudnościami, szczególnie brakiem pracy. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. Filar wielkich zagrożeń, momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu. Ta miłość, przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj, w czasach wielkich przemian, nie wolno o tym zapominać.
Oddaję dzisiaj hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. Oni, podnosząc wzrok z nad ziemi, ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziarno dla chleba. Oni w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją pracę i z Bogiem swoje rolnicze dzieło kończyli. Pozostańcie wierni tej prastarej tradycji. Ona wyraża najgłębszą prawdę o sensie i owocności waszej pracy. Tak bardzo jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. Szanujcie każde ziarno zboża, kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno Słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie. Szczęść Boże, niech będzie wam malony Jezus Chrystus. Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia bliźni. W nich zawarta jest nasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby je wam odebrano, bo próbuje się to robić. Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi. Twórzcie kulturę wsi, w której owych nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie, jak u dobrego gospodarza, miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieku. Obejmując sercem tę ziemię, pragnę też podziękować wam za trud budowania świątyń. Często z waszego rolniczego mozołu umieliście wydobyć ów wdowi grosz, by Chrystus w tym zakątku Polski miał swoje miejsce. Bóg wam zapłać
za te kościoły, za te piękne kościoły, owoc pracy, rąk waszych i owoc waszych wiary. Jakżeż głębokiej wiary będę na wieki sławił łaski Pana. Śpiewaliśmy przed chwilą w śpiewie międzylekcyjnym. Budowaliście te nowe świątynie właśnie po to, abyście wy sami i następne pokolenia mieli gdzie sławić łaski Pana. Trzeba mocno uchwycić się Chrystusa, dobrego siewcy, i iść za Jego głosem po drogach, które nam wskazuje. A są to drogi różnych i wielorakich inicjatyw, których dzisiaj jest w Polsce coraz więcej. Wiem, że wkłada się wiele wysiłku w promocję grup i instytucji dobroczynnych, dających świadectwo solidarności z potrzebującymi pomocy w kraju i poza jego granicami. Tej pomocy sami w trudnych latach doświadczaliśmy. Trzeba, abyśmy umieli ją odwzajemniać, pamiętając o inny. Dzisiaj naszej ojczyźnie potrzebny jest katolicki laikat, apostolstwo świeckich, ów Boży lud, na który czeka Chrystus i Kościół. Potrzebni są ludzie świeccy, rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi akcja katolicka. Która w waszej archidiecezji, podobnie jak w innych diecezjach, staje się obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych szkołą wiary. Idźcie odważnie tą drogą, pamiętając, że im większe będzie wasze zaangażowanie w nową ewangelizację i w życie społeczne, tym większa powstaje potrzeba duchowości, tego wewnętrznego związku z Chrystusem i Kościołem, owego zjednoczenia, aż do przeniknięcia łaską każdego poruszenia serca, aż do świętości. Umiłowani bracia i siostry, ziemia, na której stoimy, jest przesiąknięta i nabrzmiała świętością Jana z Dukla. Ten święty zakonnik piękną, beskidzką, bieszczadzką ziemię nie tylko rozsławił, ale przede wszystkim uświęcił. Jesteście spadkobiercami tego uświęcenia. Krocząc po tej ziemi, nakładacie na jego drogi wasze drogi życiowe. Tutaj odczuwamy wszyscy w tajemniczy sposób owo bogactwo chwały Jezusa Chrystusa, objawiającej się w jego świętym, o której pisze apostoł Paweł. Wydała bowiem ta ziemia
wielu autentycznych świadków Chrystusa, ludzi, którzy w pełni zawierzyli Panu Bogu i poświęcili swoje życie dla głoszenia Ewangelii. Idźmy ich śladami. Patrujcie się w ich życie. Naśladujcie ich czyny, ażeby świat widział wasze dobre uczynki i chwalił Boga, który jest w niebie. Niech ta wiara, jaką święty Jan zasiał w sercach waszych praojców, rozrośnie się w drzewo świętości i niech przynosi owoc obfity i niech owoc ten trwa. Na tej drodze niech wam towarzyszy Matka Chrystusa, czczona w licznych sanktuariach tej ziemi. Za chwilę włożę korony na wizerunki Matki Bożej z Haczowa, Jaślisk, Wielkich Oczu. Niech będzie to wyrazem naszej czci dla Maryi oraz nadziei, że swoim wstawiennictwem dopomoże nam wypełniać wolę Bożą do końca. Nauczyliśmy się w okresie tysiąclecia chrztu śpiewać Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Radujemy się, że wespół z nami czuwają wszyscy święci patronowie polscy. Radujemy się i prosimy za naród polski i Kościół na naszej ziemi. Tercio milenio adveniente. Z dawna Polski tyś Królową Maryjo, weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twojej chwały. Amen. Obecnie przedstawiciele naszej wspólnoty przyniosą przed Ojca Świętego dary ofiarne. Są to przede wszystkim dary ołtarza, a więc chleb, wino i woda, które zostaną przemienione w ciało i krew Chrystusa. Oprócz tych darów są też inne dobra tej ziemi. Są one wyrazem naszej świadomości, że pochodzą z ręki Boga, Stwórcy i Ojca oraz z pracy rąk ludzkich, że powinniśmy za nie błogosławić Boga i dzielić się nimi ze wszystkimi naszymi braćmi. Darów tych jest dużo, bo i nasza serdeczność wobec Ojca Świętego jest wielka. Zostały one wymienione przede mszą świętą. A obecnie przedstawiciel Krosna niesie przed Ojca Świętego wino i wodę, przy czym miasto to złożyło także 10 puszek do komunikowania i 10 kielichów z patenami,
które znajdują się już na ołtarzu. Przedstawiciel Magórskiego Parku Narodowego i parafii Kąty niesie patenę wraz z chlebem przeznaczonym do konsekracji, składając uprzednio obraz przedstawiający Magórski Park Narodowy oraz kilka publikacji przyrodniczych. Delegacja Archidiecezji Przemyskiej przekazuje Ojcu Świętemu kopię XV-wiecznej, koronowanej dzisiaj figury Matki Bożej Bolesnej w zabytkowym kościele istniejącym od końca XIV wieku, największej drewnianej budowli gotyckiej w Polsce, a nawet w Europie. Delegacja Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Grecko-Katolickiego ofiaruje krzyż drewniany z wizerunkiem Pana Jezusa, wyrzeźbiony przez artystę Łemkowskiego w 1994 roku. Delegacja diecezji rzeszowskiej niesie kopię obrazu Matki Bożej Łaskawej z Chmielnika koło Rzeszowa, ozdobionej koronami poświęconymi przez Ojca Świętego w Rzymie. Diecezja rzeszowska oprócz innych darów złożyła także komplet liturgiczny z przeznaczeniem na misję. Delegacja diecezji zamojskiej składa Ojcu Świętemu przede wszystkim dar pracy i dlatego niesie do Ojca Świętego statut i mapę Polski towarzystwa z miastami, w których są stowarzyszenia uwłaszczeniowe, a ponadto obraz przedstawiający głowę Chrystusa w cierniowej koronie oraz inne dary. Delegacja wiernych z archidiecezji lwowskiej przekazuje witraż na biurko Ojca Świętego przedstawiający Matkę Bożą Łaskawą z Katedry Łacińskiej we Lwowie, wykonany przez artystę lwowskiego. Delegacja prowincji ojców Bernardynów ofiaruje haftowany ręcznie złoty ornat przedstawiający świętego Jana z Dukli oraz monstrancję. Delegacja myśliwych i leśników z pobliskich Krosnu okręgów ma zaszczyt przekazać Ojcu Świętemu dar w postaci monstrancji, kielicha, puszki i pateny oraz płaskorzeźbę świętego Huberta wykonaną przez przeworskiego rzeźbiarza. Delegacja sióstr zakonnych archidiecezji przemyskiej ofiaruje 5 ornatów wykonanych przez siostry Michalitki, Felicjanki i Wizytki. Symbolizują one dary parafii Rakszawy, Łańcuta i innych parafii, które ofiarowały szaty liturgiczne na dzisiejszą uroczystość. Delegacja służby liturgicznej ołtarza przekazuje Ojcu Świętemu złotą księgę czynów duchowych, abstynencji, umartwienia i modlitwy w intencji Ojca Świętego. Z tymi duchowymi darami utożsamiają się także chorzy i cała młodzież naszego regionu. Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej oprócz darów duchowych niesie obraz swego patrona, świętego Andrzeja Boboli, który pochodził z naszej Strachociny. Delegacja ta złożyła też przyrządy medyczne przeznaczone na misję w Kamerunie. Delegacja lekarzy medycyny i stomatologii województwa krośnieńskiego przekazuje deklarację obrony życia podpisaną przez 417 lekarzy oraz naczynia liturgiczne. Podobne deklaracje o obronie życia złożyły także inne szpitale z terenu archidiecezji przemyskiej. I wreszcie delegacja Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta i Caritas archidiecezji przemyskiej składają reprodukcję obrazu Adama Chmielowskiego Ecce Homo oraz album z działalności apostolskiej Towarzystwa. Każdy z nas ponadto przynosi dzisiaj jakiś dar duchowy i materialny
składając go przed ołtarzem eucharystycznym, śpiewamy pieśń na przygotowanie darów. Wśród licznych darów, które znalazły się dla Ojca Świętego, jest także mapa jego pierwszej wędrówki w Bieszczadach. Warto by chyba także i dodać w tym miejscu, że oprócz darów przed chwilą tutaj wymienionych, Ojciec Święty dokona dzisiaj poświęcenia kamieni węgielnych pod budowę nowych świątyń, zarówno w naszej ojczyźnie, jak i na terenach byłego Związku Radzieckiego. Wszystkich tych tablic jest zgromadzonych tutaj 26. Są wśród nich między innymi kamienie węgielne pod budowę kościoła ojców Bernardynów wezwaniem świętego Jana z Dukli w Częstochowie oraz tablica upamiętniająca nową świątynię ojców Bernardynów w Warszawie. Miłość.
największa jest miłość. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij tę zbawienną ofiarę, która świętemu Janowi z Dukli dała pokorę i cierpliwość w przeciwnościach i odnalazł nas ducha wyniosłości, abyśmy dzięki Twojej łasce mogli zostać wywyższeni wiecznej chwale przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa z radością oddajemy cześć świętemu Janowi z Dukli, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu. Jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę.
razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wierzy będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, wiarujemy Tobie, Boże, chleb życia, kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, obecnymi tu biskupami, ze mną niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania
i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, Chrystusa i Tobie, Boże Ojcze Wszechmocny, w jedności Ducha Świętego, cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem Boży. Ciało Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne. Komunia Święta jest naturalnym dopełnieniem naszego pełnego uczestnictwa w ofierze mszy świętej i wypełnieniem polecenia Chrystusa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Z uczuciem pokory i wdzięczności przyjmijmy dar Boży, dający nam życie wieczne. Uroczystości z udziałem Ojca Świętego tylko niewielka grupa może osobiście przyjąć pokarm Jezusa Chrystusa z rąk Jana Pawła II. Jak w każdym miejscu, gdzie Ojciec Święty sprawował najświętszą ofiarę publicznie, zwykle w swoich komiliach odwoływał się do jakiegoś naczelnego motywu, tak jak w Kaliszu na przykład do motywu obrony życia. Tutaj w Krośnie natomiast zwrócił się do bodaj najliczniejszej rzeszy społeczeństwa polskiego, do rolników. W tej chwili 26% ludności Polski pracuje na roli, i jest w dodatku to tendencja zwyżkowa, podczas gdy w Europie Zachodniej pracuje od 1 do 2, najwyżej 3%. To świadczy o skali zjawiska. Ojciec Święty, może nie bezpośrednio, ale w pewien sposób nawiązał do tradycyjnego hasła żywią i bronią, to znaczy w pierwotnym znaczeniu krwią i bronią, ale przecież tak często tłumaczymy to sobie wręcz łopatologicznie. Rolnicy żywią nasz kraj i w razie potrzeby go bronią. Można też odnieść to do nowoczesnej teorii społeczeństwa obywatelskiego, do której papież w swojej nauce bardzo często nawiązuje. Ojciec Święty w swoim dzisiejszym przemówieniu pochylił się nad bieszczadzką ziemią, która w swojej historii doznała bardzo wielu cierpień, konfliktów. Dziś jest ona w szczególny sposób doświadczana. Wszyscy doskonale wiemy, że województwo krośnieńskie posiada największy wskaźnik bezrobocia. Tutaj najwięcej ludzi pozostaje bez pracy. Ojciec Święty mówił także w swoim dzisiejszym przemówieniu o narodowej tożsamości, o tym, aby nowokanonizowany święty Kościoła w Polsce, święty Jan z Dukli, przewodził nam w tej pielgrzymce naszej wiary. Jak prawie w każdym przemówieniu papieża, także i tym razem znalazły się akcenty osobiste. Na przykład wspomnienie zasług arcybiskupa Tokarczuka, których papież jako biskup i metropolita krakowski był świadkiem.
to właśnie biskupowi Tokarczukowi archidiecezja przemyska zawdzięcza 300 nowych kościołów. Być może liczba ta dziś może zachwycać tylko inwestora, ale trzeba pamiętać, w jakich czasach dokonywał tego swoistego cudu biskup Tokarczuk, walcząc o pozwolenia i walcząc na każdym etapie z przeciwnościami administracyjnymi. W ogóle też papież nawiązał do budowy kościołów jako do elementu wiary. Przecież musimy się mieć gdzie modlić. Wreszcie zwrócił się niejako na wschód, tym razem mówiąc o Lwowie, semper fidelis, zawsze wiernym. Wielka determinacja arcybiskupa Tokarczuka spowodowała to, że dziś w archidiecezji przemyskiej wielu wiernych ma niespełna 5 kilometrów do najbliższego kościoła. Wspomniano tutaj o wątku połączenia dzisiejszej uroczystości, tej kanonizacji, z miejscem, gdzie Jan przebywał najdłużej, a więc ze Lwowem. Dowodem tego jest bezpośrednie powitanie i oddanie czci przybyłym tutaj duchownym Kościoła grekokatolickiego i Kościoła prawosławnego. Pragnę zaznaczyć, że dziś Bernardyni są nieobecni we Lwowie, ale współpraca z archidiecezją lwowską odbywa się w ten sposób, że pracują tam ojcowie i brasia z kustodii świętego Michała Archanioła na Ukrainie w jednym z klasztorów, a mianowicie w Zbarażu. Jest pragnieniem księdza arcybiskupa Mariana Jaworskiego, aby po uroczystości kanonizacyjnej relikwie świętego już Jana z Dukli ponownie odwiedziły miejsce, gdzie najdłużej przebywał, a więc powróciły do Lwowa. Przypomnijmy, że w 1946 roku relikwie te przeniesiono na terytorium Polski. Jeśli dziś mówimy o ekumenizmie, umiędzynarodowieniu stosunków i o nowoczesnej Europie, jeśli w tym kontekście papież mówi o Lwowie zawsze wiernym, to oczywiście nie są to żadne pobrzmienia jakiegokolwiek polskiego rewanżyzmu. Chcemy obecnie dążyć ku przyszłości razem z Ukrainą, razem ze Słowacją, Czechami i Węgrami. Po prostu taka jest przyszłość współczesnej i przyszłej Europy. Kanonizacja, której przed chwilą byliśmy świadkami, jest świętością i bogactwem Kościoła na naszej ojczystej ziemi. Warto by chyba wspomnieć, że niedzielna kanonizacja królowej Jadwigi i dzisiejsza świętego Jana z Dukli są pierwszymi kanonizacjami, które dokonały się w naszej ojczyźnie. Jest też ona jakimś szczególnym dodatkiem do ślubów Jana Kazimierza, które złożył wobec Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej, wspomniał Ojciec Święty przed chwilą wygłoszonej homilii. Nic więc dziwnego, że wśród darów dla Ojca Świętego znalazła się witrażowa kopia obrazu Matki Boskiej Łaskawej ze Lwowa, która ma przypominać Ojcu Świętemu tą właśnie pielgrzymkę i uroczysty akt kanonizacji świętego Jana z Dukli. Kanonizując świętego Jana z Dukli, Ojciec Święty przypomniał o jego franciszkańskim powołaniu w kontekście dziejów nie tylko naszej ojczyźni. Są dzisiaj w Krośnie obecni przedstawiciele franciszkańskiego zakonu świeckich z całej Polski. Przybyli tutaj, aby oddać cześć i obrać sobie świętego Jana za szczególnego patrona. Trzeba też podkreślić obecność duchownych prawosławnych.
dla których świętość świętego Jana z Dukli, patrona ekumenizmu, patrona Polski i Litwy, wreszcie patrona Lwowa, nie jest być może tak dyskusyjna, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Mianowicie, kiedy zasłynął święty Jan z Dukli cudami, to wotan przy jego ołtarzu i przy jego grobie składali solidarnie mieszkańcy Lwowa, katolicy i prawosławni. Aż wreszcie szczególnym akcentem dzisiejszej papieskiej homilii było zwrócenie na powołanie akcji katolickiej w kościele na ziemi polskiej. Akcja katolicka w archidiecezji przemyskiej jest bardzo szeroko rozwinięta. Jest, możemy powiedzieć, szkołą wiary modlitewnych wspólnot rozsianych po wielu parafiach tutejszej archidiecezji. Zostało tutaj wspomniane, że relikwie świętego Jana z Dukli po wojnie w 1946 roku zostały przewiezione ze Lwowa, ale przez bardzo długi okres czasu były one przechowywane w kościele ojców Bernardynów w Rzeszowie. A dopiero w 1974 roku zostały przewiezione do rodzinnej Dukli.
dziękczynne Tedeum przed chwilą ośpiewane jest wyrazem wdzięczności Bożej opatrzności za kolejnego świętego Kościoła w Polsce, świętego Jana Stukli. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Zdukli zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieku. Obecnie Ojciec Święty pobłogosławi korony, które następnie zostaną nałożone na pietę z Haczowa oraz na obrazy z jaślisk i wielkich oczu. Końcowe błogosławieństwo Ojca Świętego, które za chwilę otrzymamy, poświęca również kamienie węgielne pod budowę nowych kościołów i obiektów sakralnych oraz wszystkie przedmioty kultu religijnego. Madonna w wielkich oczach jest kopią obrazu na Jasnej Górze Matki Boskiej Częstochowskiej. Jej kult jest znany już od XVII wieku. Natomiast Madonna w Haczowie, zwana Pietą, i słusznie, ponieważ taki właśnie reprezentuje rodzaj rzeźby. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus z Jaślisk.